Choć to ciężki czas dla kierowców, to rekompensatą już wkrótce będą wyremontowane drogi. Robót drogowych aktualnie w mieście jest dużo. W tej chwili trwają roboty związane z przebudową ulicy Wyszyńskiego i Szpakowej. Na ulicy Sokolej wymieniany jest dywanik, wczoraj położono warstwę wiążącą, jutro warstwę ścieralną. Następnie w ciągu kolejnych dni wykonana będzie również podobne roboty na ulicy Leśnej Wewnętrznej, na odcinku ulicy Jastrzębiej i Legnickiej Wewnętrznej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy Sokolej od numeru 35 do skrzyżowania z Leśną. Ponadto na odcinku Sokolej od numeru 2 do 36 wprowadzony został ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania aut wzdłuż chodnika. Ale to tylko część prowadzonych remontów. Na ulicy Wyszyńskiego i Szpakowej roboty prowadzone są w taki sposób, aby do wszystkich punktów, czy usługowych, czy zamieszkania, czy parkingów, był dojazd. Ulice zamknięte są połówkowo, to znaczy roboty trwają na jednej połowie ulicy. Te ulice są dosyć szerokie, więc możemy sobie na to pozwolić, że ruch w obie strony puszczany jest jedną połówką. Natomiast na ulicy Sokolej, czy za chwilę na Leśnej Wewnętrznej i Jastrzębiej Średnickiej, w związku z tym, że tu wymieniamy dywanik jakby całościowo, całą szerokością, chociaż poza Legnicką, Legnicką zrobimy to połówkowo, to ruch jest zamknięty, jeżeli chodzi o ruch kołowy. Kierowcy muszą więc zwracać baczną uwagę na znaki informujące o objazdach.